Wielokrotnie pytaliście mnie o to, czy poproszona przez Was rzucę na kogoś urok miłosny. I od razu odpowiadam na Wasze pytanie. Otóż nie. Dlatego, że rzucanie uroków miłosnych jest strasznie, strasznie, strasznie idiotyczne. Słuchajcie, miłość to połączenie dwóch osób, które są wolne. Miłość to wybór jednej i drugiej osoby. Miłość to nić, która łączy dwa serca, która łączy dwie dusze, która łączy dwa ciała. Jeżeli któraś z tych osób miałaby nie być do końca przekonana, to absolutnie żaden czar nie powinien łączyć tych dwóch osób. Kochani, miłość opiera się na wolności. Miłość bez wolności jest przywiązaniem. Miłość bez wolności jest formą niewolnictwa. W związku z tym, jeżeli chcielibyście za pośrednictwem czaru, uroku, klątwy, jakiegokolwiek działania magicznego przywiązać do siebie tę drugą osobę, to pamiętajcie o tym, że to, co uzyskacie, to nie będzie miłość. To, co uzyskacie, to będzie pewnego rodzaju relacja, pewnego rodzaju więź. Natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jest to więź. Są to kolejne kajdanki. Jest to kolejna osoba, którą przywiążecie do siebie, będziecie za nią odpowiedzialni, ale w najlepszym wypadku możecie mieć bardzo sprawnego chowańca. Natomiast absolutnie nie partnera. Pamiętajcie o tym, że można pomóc miłości magią. Oczywiście. Należy to robić. Należy oczyścić ścieżkę, żeby ten partner, ten odpowiedni mógł do Ciebie przyjść. Na naszym YouTubie w dawnych filmikach znajdziecie taki czar na przyciągnięcie partnera. Bardzo go polecam, działa świetnie. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli przynosicie do mnie zdjęcie osoby, która ma się w Was zakochać, przynosicie czerwoną świecę i liczycie na to, że zrobię coś z tym, że to zadziała, to absolutnie wybijcie sobie to z głowy, ponieważ nawet do tego nie podejdę. Jest to bardzo ważne, ponieważ część osób ma takie podejście bardzo konsumenckie i wydaje im się, że sam fakt, że są w stanie zapłacić za rytuał, ułoży wszystkie energie tak, że będą w stanie być w parze akurat z tą osobą, którą sobie umyśliły. Otóż słuchajcie, miłość to wybór serca, to wybór duszy, nie wybór umysłu. Jeżeli ktoś nie jest do Was przekonany, widocznie ma ku temu swój powód lub też na przykład nie jest jeszcze gotów. Dajcie miłościom wydarzać się naturalnie. Dajcie miłościom dziać się pomiędzy ludźmi w sposób najbardziej pełny, najbardziej prawdziwy, najbardziej piękny. Nie zmuszajcie ich do tego. Nie róbcie czegoś takiego, na mocy czego ta osoba ma obowiązek być przy Was, ponieważ Wy posłużyliście się jakąś wysoką albo niską magią. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, by dana osoba spojrzała na Was pod kątem Waszej Wenus, lub też pod kątem Waszego Marsa, możecie o to poprosić przy ołtarzu. Jeżeli chodzi o istoty anielskie, jeżeli chcecie pracować z miłością, prosicie o pomoc Archanioła Haniela. Haniel, jego światło jest różowo-złote, albo jasno-zielone i jasno-różowe, czyli dwa kolory miłości, będzie tym Archaniołem, który zaopiekuje się Waszą relacją. Jeżeli jest to relacja soulmate, poproście Archanioła Hamuela. To złote światło, które będzie w stanie Wam dopomóc w przekształceniu pięknej miłości, pięknej przyjaźni w piękną miłość. Czyli uwaga, informacja dla Was internetowa, Hamuel pomaga wyjść z friendzone'u. Więc jeżeli chcecie, ażeby ta osoba łagodnie doszła do Was dokładnie tak, jak ma zamierzone w ścieżce duszy, poproście Archanioła Gabriela, żeby przyprowadził Wam ją, gdy będzie już gotowa. Natomiast nie róbcie tych czarów na siłę. To jest chamskie, to jest bez sensu. To jest przede wszystkim, jeżeli dana osoba zostanie wstawiona w związek z Wami za pośrednictwem magii, to niezależnie od tego, jak bardzo piękny albo skomplikowany będzie to czar, to nie jest jej wola. A pamiętajcie o tym, czym jest czarna magia. Czarna magia to łamanie woli innych bądź działanie pomimo jej. Jeżeli więc prosicie o miłość, zawsze pamiętajcie o tym, że to, co robicie przy ołtarzu, musi być zgodne z najwyższym źródłem i zgodne z wolą duszy. W innym przypadku, nawet uzbrojeni w doskonały czar, jesteście w stanie komuś zrobić krzywdę. Pamiętajcie o tym i nie rzucajcie na siebie uroków. Kochani, to naprawdę plącze ręce, plącze nogi, można się nieźle wyrżnąć, nawet inkarnacyjnie, i takie rzeczy wracają nawet w pętli po wielu, wielu życiach. W związku z tym, kochani, zanim pomyślicie o rzuceniu na kogoś uroku miłosnego, pomyślcie o tym, ażeby danej osobie oczyścić ścieżkę do siebie, ażeby odciąć się od byłych partnerów, ażeby oczyścić telogonię, bo to bardzo często zniechęca, to bardzo często odstrasza. U nas w Akademii Ducha oferujemy taką możliwość. Zrobiliśmy dla Was kurs, który jest zakończony rytuałem anielskim, w którym to kursie macie możliwość oczyścić wszelkie wpływy telegoniczne.
Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie przyciągnąć tego partnera, to przede wszystkim nie wleczcie za sobą 20 poprzednich, czy ilu ich tam było. Kochani, życzę Wam powodzenia, życzę Wam przede wszystkim sukcesów w miłości. Życzę Wam, ażeby Wasza miłość była dla Was mocą, a nie niewolą. Jeżeli będziecie chcieli natomiast uwolnić się od jakiejś toksycznej relacji, jak najbardziej jestem tutaj dla Was i wszystkie osoby z Akademii Ducha również. Zapraszamy, cześć!